Witam, tu Aristeo w krasnoludzkiej wiosce, do której dotarliśmy w poprzednim odcinku. Zobacz, co mam do sprzedania! Chętnie. Tak, jak to się ma w stosunku do mojej broni? No, mam lepszy. Oj, to jako... Teraz porównajmy z moją duszą. Moja jest minimalnie lepsza. Tak. A ta? Nie, no to jest bez porównania. O! Aha, zmienimy duszę. Okej. Nie da się ukryć, że on jest trochę lepszy niż mój. Za pieniądze 33 tysiące to nie jest tak źle. Dobrze, tylko miejsce zróbmy dla niego. I rzeczywiście kupię go. Dobra, a teraz jeszcze zobaczmy, co to jest tarcza. No, niezła zbroja. Aj. To by było coś. Tylko, że musiałbym mieć broń jednoręczną. Do uzyskiwanego doświadczenia plus 14%. No to jest coś. No nic, posprzedajmy moje. Nie, czy to jest śmieć? Nie mogę. No niestety. Ten toporek. Ale właśnie, ja chcę ten toporek. Zamieniłem. Tak. No to ten młot już poważnie odpada. Właściwie mogę go sprzedać. To jest ten mój pierwszy, który taki. Tak długo nosiłem. Zobaczmy. Nie mogę. No, to jest nadal jedno. Niestety musiałbym mieć jednoręczną broń, żeby z tego korzystać. A ja raczej nie będę takiej posiadał. Gdyż stawiam na atak. Jak wyglądamy. A, jeszcze tu. I tu. Dobra, ale widzę, że butelek mam strasznie mało. To dobra. Ach, ten mój mogę to sprzedać. Będzie miejsce. Dobra, jeszcze on ma tutaj coś takiego jak zbroję. No, tylko że moją zbroję będzie raczej ciężko przebić. Bo mam całkiem fajną. Ale możemy szukać w tych butach, rękawicach i tego typu rzeczach. Ale akurat nie ma nic ciekawego. Dobrze, to teraz powinien jeszcze tutaj być gdzieś taki gościu, który się zajmuje na przykład eliksirami. Co mogę dla ciebie zrobić? Pokaż, co masz na sprzedaż. Tak, tego trochę więcej. No. A co masz tu? Oj, ale to wszystko dla maga, ale tak, tamta tarcza, nie, 14 doświadczenia, tu jeszcze 9, no, 1/4 doświadczenia więcej. Tak, i jeszcze jakąś taką, o, plus 117. Nie, no to, taki mag, ale, no, można powiedzieć, że z mieczem jednoręcznym dłoń, a. To by sobie poszalał tutaj. Nic. I co jeszcze chciałem tutaj zobaczyć? Z tym rozmawiałem. Tu jest mój kolega Lado. Przechowywacz moich rzeczy. Dobrze, ale jeszcze bym się chciał udać do...
A, to jest ten pierwszy. Nie, to jest jakaś straż. Z orkami to byśmy sobie poradzili. Ale teraz jest z nimi ten smok. Jesteśmy uziemieni na dobre. Przynajmniej ten smok nie może się tu przedostać. Tak czy owak, sytuacja jest dosyć patowa. Więc co? Postanowiłeś szukać rady na dnie butelki? Tak. Myślę, że warto było się przejść po mieście. Dobrze, ale ja jeszcze muszę wskoczyć, gdyż mam do zdania quest. I to było chyba w Krainie Lodu. Zobaczmy. Tak, stoi. Podobno to ty zgładziłeś trzech braci. Masz tu nagrodę. 1000 sztuk złota. Nie było łatwo. Dziękuję. Ach, to tylko o złoto chodziło. No nic. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. W następnym już na pewno udamy się do tych zdrajców. Czas ich pokarać. Trzymajcie się.